Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Już dziś, 11 kwietnia, Cieszyński Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie z podróżnikami Aleksandrą i Karolem Lewandowskimi, busem przez świat. Podróżnicy opowiedzą o Alasce i Kanadzie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Drugi turniej wokalny o Puchar Browaru Zamkowego w Cieszynie trwa w najlepsze. Dziś 11 kwietnia odbędzie się drugi półfinał. Start godzina 20. Wstęp bezpłatny. Wielki finał tej edycji już za tydzień, 18 kwietnia. Zmieniamy klimat i miejsce. W piątek 12 kwietnia startuje ekstremalna droga krzyżowa ścieżkami trzech malowniczo położonych wiosek. Rozpocznie się mszą świętą o godzinie 19 w Istebnej, po której pielgrzymi wyruszą w trasę. Wszystkie trasy przechodzą przez Stecówkę, gdzie w godzinach od 23 do 10 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Uczestnicy Drogi Krzyżowej mają do wyboru 6 tras. To nie jedyna droga krzyżowa, która będzie miała miejsce w piątek w naszym regionie. W piątek nie zabraknie również muzycznych propozycji. W Browarze Zamkowym odbędzie się kolejne spotkanie w ramach otwartego klubu. Tym razem wystąpi kapela Hanki Wójciak. Start godzina 20. Impreza jest biletowana. Przenosimy się teraz do Wisły. W sobotę odbędzie się tam 14. bieg po nowe życie. Impreza rozpocznie się w samo południe na placu Hofa. To wydarzenie sportowe poświęcone transplantologii, w której udział biorą gwiazdy sportu, kina, muzycy, artyści. W tym roku swój udział potwierdzili m.in. Maciej Kot, Piotr Gruszka, Rafał Mroczek, Tomasz Oświeciński, kabaretłowcy.b, Rafał Sonik, Krzysztof Jaryczewski i wielu innych. Przypominam ten wyjątkowy bieg z kijkami już w najbliższą sobotę. W niedzielę 14 kwietnia w Kościele Ewangelickim Świętej Trójcy w Skoczowie odbędzie się koncert pasyjny. Koncert wpisuje się w obchody jubileuszu stulecia skoczowskiego chóru mieszanego Gloria, działającego w parafii ewangelickiej. Wstęp wolny, koncert rozpocznie się o godzinie 17. Warto zwrócić uwagę w ten weekend na magnolie. W niedzielę odbędzie się tradycyjny spacer szlakiem kwitnących magnoli w Cieszynie. Zbiórka na placu kościelnym przy pomniku księdza Trzanowskiego, start godzina 15. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.